Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. O polityce będziemy mówić, a w zasadzie szerzej o opozycji, o tym, co się dzieje, a dzieje się dużo, bo Robert Biedroń zrezygnował z samotnego startu w wyborach parlamentarnych jesienią i dołącza do Koalicji Europejskiej. Grzegorz Schetyna zapowiada program, który przywiezie ze spotkań z mieszkańcami małych miejscowości. No i Ryszard Petru wczoraj ogłosił, że nie będzie startował w wyborach do Parlamentu Polskiego w ogóle. W naszym studiu jest Jacek Ozdoba, Porozumienie. Witam serdecznie, radny warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A witam panią redaktor. Łączeniu telefonicznym jest z nami Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I na początek przypomnimy Państwu te informacje no, z ostatniej chwili, z ostatnich kilku godzin w zasadzie. Ryszard Petru ogłosił, że nie wystartuje w wyborach, będzie pracował. Tak kończy się przygoda polityczna Ryszarda Petru. Założyciel Nowoczesnej wycofuje się z polityki i wraca do pracy w biznesie. No, i właśnie te informacje mogą Państwo teraz zobaczyć na swoich ekranach. Swoją decyzję Ryszard Petru ogłosił na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Lider partii Teraz zapowiedział, że wraca do normalnej pracy, nie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych, będę pracował i zarabiał na życie. Dla naszego elektoratu ważniejsze jest zwycięstwo nad PiS niż program gospodarczy, stwierdził Ryszard Petru. Nie jestem w stanie przeciwstawić się tendencjom populistycznym tak skutecznie, jak bym chciał. I pytanie do pana posła Marcina Święcickiego, który łączy się z nami telefonicznie. Jak komentuje pan tę stratę w polskiej polityce, a także jak będzie wyglądała ta koalicja jesienna Platformy Obywatelskiej, no i ten program gospodarczy. Czy podziela pan tezę Ryszarda Petru, że Polacy nie są gotowi na odrzucenie populizmu, bo tak twierdzi Ryszard Petru? Mi się wydaje, że to jest jakaś zawsze strata, że jeśli polityk, który wykazał tyle energii, pracowitości, zyskał tyle zaufania publicznego, po 4 latach tej aktywnej działalności no się wycofuje całkowicie. Jest to jakaś porażka mniej więcej jego i porażka może również, nie wiem, demokracji w jakimś sensie. Bo Nowoczesna wniosła dużo świeżego takiego patrzenia i jakby Nowoczesna dała również parlamentowi no wiele cennych osób, kompetentnych, zaangażowanych, znanych w lokalnych środowiskach. Przecież oni dostali całkiem niezłe wyniki w głosowaniach w rozmaitych miastach, w których startowali. I nastąpiła potem jakaś taka stopniowa implozja w Nowoczesnej. Ryszard Petru nie wytrzymał tego ciśnienia i mógł może wybrać jakąś własną niszę i pozostać się w partii, pozostać się w polityce, ale jak mi się zdaje, nie dał rady jakoś psychicznie chyba znieść tego, że nie jest number one. A program gospodarczy, bo tutaj Ryszard Petru mówi o swoim programie gospodarczym i o tym, że Polacy nie są w stanie, jeszcze nie są gotowi przyjąć tegoż programu i nie są w stanie odrzucić populizmu. Pytanie też o program Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna zapewnia, że niedługo go poznamy. Czy pan może zna już zręby programu? Proszę pani, no na pewno to, co teraz przeżywamy z okazji tego, że jest dobra koniunktura, że ten system podatkowy jest bardziej uszczelniony, że jest więcej pieniędzy, jest trochę takiego nadprogramowego, powiedziałbym, rozdawania i czasami jest, powiedziałbym, no można by to robić w sposób jakiś bardziej no, przemyślany, bardziej sensowny, także on tutaj ma sporo racji. Z drugiej strony niewątpliwie, jak jest dobra koniunktura, no to trzeba te pieniądze jakoś lepiej dzielić i z całą pewnością, szczególnie ten program 500+, może można było go trochę lepiej sformatować, ale niewątpliwie się przyczynił i do zmniejszenia ubóstwa, i do jakby lepszego zaopatrzenia rodzin wielodzietnych. Na pewno były to są bardzo pozytywne efekty tego programu. I on stanowi cenne uzupełnienie, takie pieniądze do ręki dla rodzin wielodzietnych stanowi cenne uzupełnienie tych innych rozwiązań, które Platforma wprowadzała. Przedszkola, żłobki, roczny urlop płatny macierzyński, urlopy ojcowskie, karta wielkiej rodziny, więc szereg rozwiązań innych było wprowadzanych, ale te świadczenia takie bezpośrednio pieniężne do ręki, one właściwie niewiele się zmieniały od wielu lat. Tutaj nadgonienie w tej sprawie, a nawet powiedziałbym wysunięcie się na jakieś takie czoło wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o wielkość tych zasiłków rodzinnych, ja uważam za skutek pozytywny.
Natomiast jak się to weźmie wszystko razem, to jest jakiś taki, powiedziałbym, no, zawsze, że rodziny bogate, bardzo bogate też dostają 500, na pierwsze dziecko teraz będą dostawać też te 500 zł, no to troszeczkę się zastanawiamy, czy to jest sens, czy to nie ma sensu. Ja, obniżenie wieku emerytalnego, no na pewno trzeba dłużej pracować, czy trzeba to robić w sposób ustawowo przymusowy, czy trzeba stworzyć odpowiednie bodźce finansowe, żeby ludzie chcieli dłużej pracować, ci co mogą, bo ci co nie mogą, to zawsze mieli możliwość wycofania się na rentę, czy w niektórych wypadkach na wcześniejszą emeryturę. Więc ja sądzę, że tutaj w sprawach gospodarczych można by oczywiście rozmaite dyskusje prowadzić, natomiast generalnie Ryszard Petruwa nie wytrzymał tego, że nie jest numerem jeden w swojej partii i nie umiał się w tej sytuacji odnaleźć. Pytanie do gościa w naszym studiu, pana posła. Prosimy jeszcze o pozostanie z nami telefonicznie. No właśnie, słyszymy o tym nowym programie, o tym programie gospodarczym Platformy Obywatelskiej, o tym, że on także niedługo będzie zaprezentowany. Elżbieta Łukacijewska z kolei, czyli europarlamentarzystka z Platformy Obywatelskiej z Cisnej, z Podkarpacia, też postawiła podobną tezę w zasadzie do Marcina Święcickiego, do pana posła. Powiedziała, że szkoda, żeśmy nie wpadli na to, że rzeczywiście można, że Polacy potrzebują tych pieniędzy do ręki. To znaczy, że program 500+ jest tak bardzo Polakom potrzebny i ona w wywiadzie z Gazetą Wyborczą stwierdziła, myśmy zrobili co innego, myśmy ubiegali się o środki unijne, myśmy stawiali na drogi, infrastrukturę, a być może należało właśnie zrobić ten prosty trik z programem 500+. Czy w takim razie teraz te programy są podobne? Trochę typowy pogląd dla Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, merytoryczna uwaga. No, środki unijne nie są tymi środkami, które są przeznaczone na program 500+, więc widocznie tutaj pani europoseł troszkę pomieszała pojęcia. Ale co do programu, co do idei, no przecież Platforma znała propozycję Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości w zakresie programu 500+. Wtedy ekonomiści, specjaliści, fachowcy Platformy Obywatelskiej, eksperci odpowiadali, że pieniędzy nie ma. Nie ma na drugie dziecko i nie ma na pierwsze dziecko tym bardziej. Więc tutaj kolejna kwestia merytoryczna, sądzę, że jest na korzyść Zjednoczonej Prawicy, a na minus wręcz już taką czerwoną kartką dla Platformy Obywatelskiej, bo bardzo się cieszę, że mój przedmówca, pan poseł Święcicki, zauważa, że program 500+ przynosi dobre rezultaty, że to są dobre rozwiązania. Jest to widać zmieniona linia podejścia do programu 500+. To dobrze, że politycy Platformy tak mówią, że doceniają działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie robili tego od początku. Były uwagi, że ten program należy zmienić. Pani marszałek Kidawa-Błońska uważała, że należy to mocno zmodyfikować. Jedna z posłanek określała to wręcz w sposób pogardliwy, więc widać, że tam nie ma tej jednostajnej linii co podejścia do tego programu. Ale po raz kolejny też nawiążę do kwestii merytorycznej, ponieważ dzisiaj rozmawiamy na temat całokształtu programu bloku politycznego, jak rozumiem, Koalicji Europejskiej czy Obywatelskiej. No, żeby program przedstawić, przede wszystkim trzeba się najpierw dogadać w kwestiach partyjnych. Ciekawa kwestia. Robert Biedroń dołącza do koalicji PSL, mówi Koalicja Polska, i w żadnym wypadku, choćby wczoraj Miłosz Motyka w programie w Telewizji Polskiej stwierdził, nie będziemy w koalicji z Platformą Obywatelską, jeżeli w tej koalicji będzie Robert Biedroń. Ale była Inicjatywa Polska, było SLD, była Nowoczesna z bardzo skrajnie czasami lewicowymi postulatami. Więc PSL już de facto w podobnej formule występował podczas eurowyborów. Oczywiście no teraz jest o tyle trudniej, że wybory europejskie można było jeszcze tam uciekać od kwestii światopoglądowych, od kwestii programowych w zakresie takiego podejścia do funkcjonowania społeczeństwa, do ram prawnych. Tak w przypadku Parlamentu Krajowego ta dyskusja jest już zupełnie inna i tutaj PSL jest o tyle w kropce, że jest niewiarygodny, dlatego że już przystępował do tej koalicji, która miała znamiona daleko od idei chadeckości. No tutaj PSL był na jednej liście z ludźmi, którzy mają postulaty skrajnie lewicowe, więc jeżeli ktoś głosował na PSL, to też głosował na lewicę siłą rzeczy. Więc widzimy, że tutaj ta wiarygodność jest praktycznie zerowa. A jaka będzie przyszłość jakby Koalicji Europejskiej, czy Obywatelskiej, czy POKO, szeroko rozumianego ruchu,
No to już wszystko zależy od tego, w jaki sposób uda się zaczarować program wyborczy. No bo... O właśnie, no to na chwilę się zatrzymamy i oddamy głos Grzegorzowi Schetynie, który najpierw o kampanii Prawa i Sprawiedliwości, no a potem o tym, co będzie się działo teraz, jak Platforma Obywatelska ruszy w Polskę, żeby ustalić program wyborczy. Rozmawiamy z ludźmi, żeby zobaczyć, żeby szlifować, szukać tych nowych akcentów do programu, który mamy przygotowany, na co postawić, co jest ważniejsze dla ludzi, co trzeba dzisiaj eksponować, żeby skutecznie docierać. I o tym jest ta rozmowa. Marek Suski, minister w kancelarii premiera w wywiadzie dla polityki.pl, trochę sobie z pana dworował, właściwie kpił jawnie, można powiedzieć. Zastanawiam się, z jaką obstawą musi jeździć do tych wiejskich świetlic Schetyna. To będą chyba bliskie spotkania trzeciego stopnia. No nie sądzę, żeby zwykli ludzie na wsi chcieli się spotykać ze Schetyną. No bo jak... Jeśli tak, to przyjdą z orczykami albo cepami. Teraz to powiedział? No wczoraj czytałam to na portalu. Ma swoje doświadczenia. Ja nie jeżdżę z ochroną, w przeciwieństwie do polityków PiS. Nie boję się mieszkańców. Ma doświadczenie, widocznie, że on musi się... Ale był już pan na wsi? Tak, oczywiście. Gołaszczynie. I nikt tam nie przyszedł z cepem albo z orczykiem? To jest kwestia rozmowy. Uważam, że to jest ważne. Jeżeli PiS się boi, PiS się chroni, nie chce wysiadać z tych limuzyn rządowych, to przyjdzie taki czas, że go wyborcy z tych... Ale Platforma Obywatelska, jak prowadziła kampanię wyborczą, też jeździła limuzynami rządowymi. No tak, no. To poproszę o konkrety. No właśnie, panie pośle, czy rzeczywiście nadchodzi ten czas, kiedy mieszkańcy i małych miasteczek, i miast wyprowadzą rząd PiS-u z tych limuzyn? Czy wierzy pan, że koalicja, no właśnie, w jakim kształcie, ale koalicja z Platformą Obywatelską przyniesie zwycięstwo jesienią? No ja wierzę, że przyniesie zwycięstwo z jesienią. No niestety PiS po prostu pokazał jakąś taką niezwykłą pazerność na te wszystkie stanowiska i te nagrody dla ministrów, które sobie przyznali, prawda, potajemnie i co miesiąc leciała nagroda, nawet nie wiedzieli za co, ale leciała jak druga pensja. Ten skok na wszystkie spółki możliwe, tych Misiewiczów, nie Misiewiczów, osoby kompetentne, niekompetentne chodzą i załatwiają sobie miejsca w spółkach, chociaż się kompletnie na czymś nie znają. Więc jest jakaś taka pazerność potworna. I PiS okazał się dobry w rozdawaniu pieniędzy, to znaczy się w tych wszystkich programach finansowych. Natomiast w zarządzaniu zdrowiem mamy pogorszenie, coraz dłuższe kolejki, coraz większa śmiertelność Polaków. Umierają ludzie na SOR-ach, chaos w szkolnictwie, w sądownictwie miało być lepiej, jest gorzej, rozprawy trwają dłużej. I temperatury rekordowe. I tak dalej, i tak dalej. Nawet budową dróg nie mogą zarządzać. Więc PiS nie nadaje się do zarządzania dobrego państwem. Stosunki z Unią Europejską najgorsze, jakie w ogóle mieliśmy w historii. Panie pośle, przerwę na chwilę, bo będziemy mieli jeszcze drugą część tego programu, a na te zarzuty warto by, żeby Jacek Ozdoba, obecny w studiu, odpowiedział. Nie, no to jest populistyczna mowa. Wolałbym, żeby pan poseł się odnosił do merytorycznych uwag, jeżeli chodzi o tą ale rozmowę. Ludzie umierają na SOR-ach, to jest mocny argument. No, rzeczywiście problemy z reformowaniem systemu zdrowia. Nie jest to tak łatwe, żeby to za tydzień jedną kadencję. To jest cykl całych propozycji i rozwiązań, które zostały wdrożone i przyniosą efekt taki wyraźny, pewne stopniowo. No to nie da się naprawić całego systemu w ciągu jednej kadencji. Pan poseł bardzo sprawnie przeszedł od tak zwanego rozdawnictwa, wydawania pieniędzy na problem związany z systemem ochrony zdrowia, dlatego że nie potrafi powiedzieć merytorycznie, na przykład, niech, jeżeli pan poseł uważa, że PiS źle zarządza, to w takim razie pytanie jest, dlaczego w spółkach wyniki finansowe są rekordowe, dlaczego dzieje się tak, że jest tak znakomita sytuacja podmiotów, którymi zarządza kancelaria premiera i ministerstwa. Dlaczego się dzieje w ten sposób, że i płaca minimalna jest podnoszona, i program 500+ od dzisiaj w nowej fazie funkcjonuje i jakoś nie ma załamania gospodarczego? Widać, że te tematy na tyle bolą Platformę Obywatelską, że nie są w stanie merytorycznie na nie odpowiadać, tylko muszą używać jakichś takich ogólników populistycznych, które mają na celu odwrócenie od uwagi. No, bardzo bym chciał, żebyśmy porozmawiali wreszcie o konkretach, a nie tam nazywania o Misiewiczach, czy jakieś poruszanie tematów spółek. Ja rozumiem, że pan poseł ma doświadczenia warszawskie i tutaj spółki zarządzane są w zupełnie inny sposób i
widzimy, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje miasto stołeczne Warszawa, ale nie można tego przekładać na kraj. Jest zupełnie alternatywna rzeczywistość i realia w Polsce niż to, co mówi pan poseł. O przełożeniu na kraj, czyli o tym, czym różni się polityka, ale też propozycje wyborcze, kampania wyborcza w miastach, a czym różni się od tej prowadzonej w małych miejscowościach na wsiach. Porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zapraszam państwa do drugiej części tego pytania o to, co Grzegorz Schetyna Polakom przywiezie z Polski.